Cześć kochani, no dobra, no kolejny odcinek z serii, prawda, pentatonika, tworzenie, improwizowanie, kombinowanie, bycie, robienie się na mistrza, kuźwa, nie? Mam nadzieję, że zrobiliście zadanko, które wam powiedziałem, czyli z tym metronomem, czaskanie na metronomie skali pentatonicznej amol. Myślę, że tak, na pewno wy to jesteście przekoksy, przedziki. Także no w ogóle jedziemy dalej, nie? Dobra, pamiętajcie o tym metronomie. O tym, znaczy nie musi być ten, prawda? Może być jakikolwiek inny. Pamiętajcie o metronomie. Ja tutaj nie chcę słyszeć żadnych wymówek typu ale metronom mnie tam coś tam nie pasuje, mnie tam myli i tak dalej. Tu jest w ogóle nawet nie ma mowy o tym, żeby po prostu się w ten sposób wykręcać, bo metronom to jest po prostu, to jest ten puls muzyczny, który musi być. No jak będzie perkusista, jak będzie basista, to co? To oni też grają, oni są w pewien sposób też metronomem, do którego trzeba się dostosować, do jakiegoś motywu basowego trzeba się dostosować, do perkusji trzeba się dostosować, więc tutaj metronom, pamiętajcie, metronom, najlepiej metronom, są różne jakieś bity, różne jakieś loopery, jakieś perkusyjne, takie różne automaty, ale po prostu my się skupimy szczególnie właśnie na metronomie na razie. Dobra, także włączmy sobie z powrotem ten metronom, ja akurat mam tempo 98, ustawię, żeby, o, na raz było 3, 4, raz, 2, 3, 4, mogę zrobić akurat, dobra, 3, 4. Także dobra, popatrzcie teraz, jak tutaj ja gram. Zauważyliście pewną prawidłowość, prawda? W tym riffie. Zawsze na raz był ten dźwięk pierwszy, czyli teraz o co to chodzi? No, kto powie? Kto powie panu Wojteczkowi? Właśnie, tutaj chodzi o powtarzalność właśnie tego riffu, czyli riff to jest, no niektórzy nazywają to, że riff to jest, o jaki złapie dźwięk, o to jest riff jakiś tam, nie? Ale riff, czy też z angielskiego lick, czyli taka zagrywka, zależy jak to używa nazewnictwa, albo na przykład fraza, to też to jest pewna rzecz, która jest ograniczona, znaczy ograniczona, która jest, trzyma się w ramach też taktu, prawda? Czy widzieliście, tutaj akurat ten motyw, jakbym na przykład teraz wziął nagrywanie utworu, to ten motyw bym mógł powiedzmy sobie nawet zagrać raz i go zdublować, prawda, skopiować parę razy, w sensie, że on zawsze jest powtarzalny tak samo. Więc tutaj akurat skupimy się na tym, żeby te powtarzalności były, prawda, żeby one były, żeby te riffy były powtarzalne, żeby można byłoby je zawrzeć w pewien sposób. Czyli tutaj, znaczy w pewien sposób, w sposób dokładnie ty podany przez metronom, tempo 98, prawda? Dobra, uwaga. O, rozgrywam się. No widzicie, tutaj cały ten motyw, no, tam końcówka to była już taka już, że tak powiem, zaszalana, prawda? Ale w każdym razie widzicie, na raz było ten motyw. To było pięknie, idealnie. Czyli widzicie, trzymamy się, no powiedzmy to jest perkusista, on tam gra
ty, prawda? Czyli on jakby może dołożyć jakieś rzeczy, on według to, że słyszy, że wygracie jakiś motyw, prawda? Bo to może być równie dobrze, nie wiem, intro jakiegoś, prawda? Dołożymy przester już jakby gęstsze kostkowanie, tu już zaczyna się coś dziać fajnego, prawda? Czyli teraz spróbujcie sami sobie w ten sposób zrobić, że włączacie metronom i wymyślacie jakąś frazę. Mogą być, załóżmy, trzy frazy, prawda? Bo tu byłaby jedna to. No, a podawam jeszcze parę przykładów różnych fraz. Uwaga. Następna fraza. Następna. Następna. Dobra, kochani, pamiętajcie, metronom. To byłoby na dzisiaj, to byłoby tyle. Jednakowoż starajcie się właśnie podejść do tego tematu jako do takiego bardzo takiego mechanicznego też, nie wiem jak to powiedzieć, mechaniczno improwizacyjnego takiego podejścia, czyli z jednej strony my to ćwiczymy po prostu tak trochę jak robot, prawda, żeby to się trzymać, metronom nam, prawda, wbija taką giełkę do głowy, że po prostu mamy się tego trzymać i po prostu tak, no już, no nie wiem, kończę grać i mi to ten metronom, prawda, w głowie siedzi. A druga rzecz właśnie taka improwizacyjna, że jednak mimo wszystko, że mamy się trzymać tego taktu, czyli on, tak jak pokazywałem, na raz był głośniej, prawda, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Te frazy na przykład zwykle były dwutaktowe, czyli na przykład ten raz zaczynałem, czy cztery, raz jeszcze byłem w trakcie i później za trzecim razem to byłoby... To była z powrotem początek tej frazy. Oczywiście możemy zrobić dłuższe te frazy, jednak no spróbujcie na razie takie proste schematy pograć, żeby sobie je wyćwiczyć. I właśnie druga rzecz taka improwizacyjna, taka podejście improwizacyjne, czyli po prostu mimo wszystko, że mamy jakieś ten ograniczenie tego metronomu czasowe, to gramy cały czas, że nawet jeśli puszczamy jakiś dźwięk przez cztery uderzenia, to on ma, prawda, cztery uderzenia trwać, a nie na przykład 4,5, chyba że to takie ma być celowo, prawda? Na razie robimy tak, żeby po prostu trwało wszystko konkretne ilości czasowe, prawda? Albo całą nutę może trwać, czyli przez cztery uderzenia, na przykład jakiś dźwięk, bo może być jakiś, prawda, slajd. Może być długo, prawda? Tylko chodzi o to, żeby on się jednak trzymał tego metronomu. Także poćwiczcie sobie w ten sposób, powymyślajcie sobie takie, nie wiem, ze trzy, ze cztery, no nie wiem, więcej riffów. Oczywiście możemy też tak się umówić, żebyście na przykład jak coś powymyślacie, to po prostu nakręćcie też filmy z czymś takim. Ja naprawdę bardzo chętnie sobie to obejrzę.
Nawet myślę, że będziemy mogli zrobić taki pewien sposób konkurs, czy jakieś takie pokaż, co zrobiłeś. Ale to myślę, że to nawet poruszę w następnym odcinku. Także dobra, jeśli się podobał ten filmik, to dawajcie łapki w górę, naciskajcie dzwoneczki i tam różne jakieś takie pierdółki i wchodźcie na grupę na rockday.pl na Facebooku, żeby tam się czegoś dowiedzieć i piszcie komentarze i w ogóle udzielajcie się. Także ja ze swojej strony to wszystko. Spadam, trzymajcie się, cześć.